Jestem w jednym ze społecznych rezerwatów przyrody w Dolinie Łachy. Skończyły się już lęgi czajek. Pozostało jedno niezalężone jajko, niezapłodnione. No i to jajko jest tylko dowodem na to, że jest to dobre siedlisko do tego, żeby gnieździły się te ciekawe i piękne ptaki. I to jest też dowód na to, że takie łąki ekstensywne, pozostawione, ekstensywnie wypasane są doskonałym, no naprawdę cudownym siedliskiem nie tylko dla czajek, ale również dla odradzających się, odmładzających się muraw napiaskowych z goździkiem kropkowanym choćby. I naprawdę z przyjemnością wracam tutaj. Dzisiaj nad moją głową krążyło 20 czajek. Część czajek to są czajki tutejsze, część to już jest taki przelot, który być może ptaki, które straciły lęgi, zaczynają dołączać. Część czajek poszła na bagna tutaj niedaleko, gdzie kiedyś dawno zrobiliśmy renaturyzację i wodzi swoje młode. No i widać, że to wszystko świetnie działa. No i jest przyroda, a to jest najważniejsze. A te dwa piegusy przed Wami to oczywiście dowód na to, że piegowaty piegowatego znajdzie.